Hej, cześć, witajcie! Z tej strony z Maslow. Nie tak dawno zapytałem was w ankiecie, który z trzech filmów chcielibyście zobaczyć jako pierwszy. No i wygrał film o odnawianiu takiego starszego ThinkPada. Jak zapewne wiele z was wie, ThinkPady mają specjalne miejsce w moim serduszku. Swoją drogą, tego laptopa podesłał mi widz jakiś czas temu, za co bardzo, bardzo dziękuję. Mogliście to widzieć na filmie z paczek od widzów, więc jeżeli ktoś z was lubi takie unboxingi, to możecie sobie zerknąć na taki filmik. Odpakowywaliśmy dużo fajnych rzeczy. Jak sami zresztą widzicie, ten ThinkPad jest dość brudny. Jak przypuszczam, był prawdopodobnie używany w jakimś warsztacie. No i co my dzisiaj sobie zrobimy, to sobie go wyczyścimy, zmienimy sobie pastę termoprzewodzącą i spróbujemy dać mu nowe życie. Być może zmienimy również system operacyjny. W ogóle to do tego laptopa dostałem też stację dokującą. Jak widzicie, mamy tutaj wiele portów rozszerzeń, możemy sobie podpiąć monitor i tak dalej. Mamy też napęd CD i co ciekawe, ta stacja dokująca również ma, słuchajcie, wbudowane głośniki. Tak więc jest naprawdę fajna sprawa taka stacja dokująca, więc spoko, że ją również dostaliśmy. Ale zobaczmy w ogóle, jakie ten laptop ma bebechy. Dobra, odpalmy go. Zobaczmy, z czym my tu w ogóle pracujemy. ThinkPadzio. Moi drodzy, Windows XP. Nie wiem, czy wszystkie pliki zostały wyczyszczone prywatne, oczywiście nie będę ich tutaj szukał. Zresztą sam system operacyjny najprawdopodobniej też będziemy zmieniać. Nie na Windowsa 10, bo wydaje mi się, że on może być troszeczkę za ciężki dla takiego laptopa. Z drugiej strony Windows XP jest fajny pod jakieś retro gierki, ale nie jest fajny, jeżeli chcielibyśmy na przykład przeglądać internet, bo już ze względu bezpieczeństwa jest średni, więc dzisiaj może też skusimy się na jakiegoś Linuxa lżejszego i sobie wyciągniemy max możliwości z tego lapka. Dobra, zobaczmy w ogóle, jaką ma speckę ta nasza X60-1. O, mamy Core Duo T7300, 2 GHz, więc jest to dwurdzeniowy procesor, 64-bitowy już na całe szczęście, więc będziemy mogli bez problemu nowsze dystrybucje Linuxa zainstalować, czy nawet Windowsa 10, 64-bit, jeżeli ktoś by się uparł. I widzę, że mamy 3 GB RAM-u. Okej, więc już mniej więcej wiemy, jaką ma specyfikację ten laptop. Myślę, że teraz będzie dobry moment, żeby go faktycznie rozkręcić, wyczyścić, porządnie odkurzyć, żeby prezentował nam się ładnie. I jak wymienimy sobie pastę, to potem zaczniemy się zastanawiać, co faktycznie jesteśmy z takim lapkiem w stanie zrobić, jakie gierki uruchomić, no i pomyślimy nad zmianą systemu. Lecimy! Generalnie ja ThinkPad lubię bardzo za to, że one są mega modularne i service friendly, więc można je bez problemu naprawiać i rozkręcać. Najpierw wyciągniemy sobie baterię, to jest w ogóle troszeczkę większa bateria. Było je takie mniejsze, że tutaj nam nic nie wystawało, więc tutaj mamy lepszą i ona nawet coś trzyma jeszcze, więc to jest spoko. Dobra, teraz sobie odkręcimy nasze drzwiczki do RAM-u. O, Kamil, dasz mi zaraz to magnetyczne na śrubki, żeby nam się nie zgubiło. Czyli tak, mamy faktycznie fizycznie 3 giga RAM-u, to jest DDR2 jeszcze, jeżeli dobrze pamiętam, w tych laptopach. Tak, mamy 666 MHz taktowania, więc to będzie DDR2, ale co ciekawe jest to, zobaczcie, tutaj mamy slot na kartę SIM, więc bardzo możliwe, że ten laptop ma wbudowany modem, czyli teoretycznie wrzucając kartę SIM i moglibyśmy korzystać z internetu. Pewnie 3G co prawda, bo modem będzie starszy, ale sprawdzimy, czy modem jest w środku. A można dzwonić do kogoś? Dzwonić? Do babci zadzwonić z ThinkPada? Nie wiem, czy można by zadzwonić z ThinkPada, ale na pewno by można było SMS-a wysłać. Oczywiście mechaniczny, 160 GB na SATA, czyli możemy go nawet zmienić na SSD-ka i może nawet to zrobimy dzisiaj. Jak myślisz, Kamil, SSD-k? Chyba warto. Myślę, że warto. Tym bardziej, że są takie tanie teraz SSD-ki. Można dać drugie życie takiemu lapkowi. Mówiłeś w ogóle, jak pachnie? Nie. Nie mówiłem wam jeszcze, jak pachnie ten ThinkPad. Pachnie takim warsztatem samochodowym i taką starą elektroniką. Jest piękny zapach. Odkręciłem kilka śrubek i teraz powinniśmy być w stanie wyciągnąć klawiaturę z naszego ThinkPudła. Oki toki. Mamy to. Siup! Patrzcie, podnosi nam się klawiaturka. Tutaj zawsze trzeba ostrożnie, żeby tasiemki nie urwać. O, hop. I co my tu mamy? Trochę kurzu. Ale powiem wam, w całkiem niezłym jest stanie ten ThinkPad. Spodziewałem się, że będziemy mieli tutaj więcej kurzu w środku. Ale nie jest najgorzej.
Jedyne, co mnie martwi, to to, że tutaj mamy wentylator, który chciałbym w miarę możliwości rozebrać i przeczyścić, a także zmienić pastę termoprzewodzącą. Niestety w tych małych ThinkPadach kończyło się to zwykle tak, że trzeba było rozebrać go dosłownie całego i wyciągnąć płytę główną, żeby się dostać do chłodzenia, ale mamy czas, to sobie zrobimy takie rzeczy, nie? No. Robimy. Robimy. No to słuchajcie, ściągamy tutaj, siup, 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 delikatnie. Fajnie, będziemy sobie mogli też wyczyścić dokładniej te plastiki teraz, dzięki temu, że całego lapka i tak rozbieramy, więc fajnie, fajnie. No, troszeczkę brudu jest. To sobie ładnie wyczyścimy za chwileczkę, ale do czego zmierzam? Tutaj mamy naszą kartę Wi-Fi najprawdopodobniej, mamy jakiegoś Aterosa, czyli bardzo fajne karty Wi-Fi. A tutaj, moi drodzy, zobaczcie, też mamy z Anatela. Znaczy nie, sorry, trochę mi się pokićkało. To jest moduł odpowiedzialny za Bluetootha. On nie był zintegrowany z kartą Wi-Fi. Ale jak się przyjrzycie, mamy tutaj dodatkowy slot mini PCI Express i to właśnie on jest przewidziany dla modemu, czyli teoretycznie moglibyśmy dokupić i podłączyć modem i moglibyśmy korzystać z internetu, jak mówiłem. Tak, musielibyśmy teraz odkręcić niestety matrycę i wyciągnąć stąd płytę główną. No, z odkręcaniem matrycy jest o tyle problem zawsze, że niestety w matrycy są często anteny do Wi-Fi i w tym przypadku również do modemu, więc musielibyśmy je odpiąć. Pokażę. Czekaj, tu sobie zrobię zdjęcie. Teraz sobie zrobię zdjęcie, jak mam kabelki tutaj przypięte do tej karty sieciowej, żebym potem nie miał żadnych wątpliwości. Czy to dobra praktyka? Myślę, że zawsze warto, jak coś rozbieracie i wygląda na skomplikowane, że zapomnicie jakiejś kolejności kabelków, to zawsze warto sobie zrobić zdjęcie. To może wam ocalić tyłek, bo potem to trzeba było googlować gdzieś, to nie zawsze jest i masakra. Zobaczcie, mamy już naszą płytę główną. Tutaj jeszcze trzeba odkleić tasiemki, które nam trzymają antenki. I jak je już odkleimy, to powinno być spoci. Ludzie się denerwują podobno, jak się używa tak zdrobni, że kabelki, tasiemki. Nie lubicie tak, tak? No one są takie małe, no co fajnie jest, że się używa zdrobnień. Takie przynajmniej mam wrażenie. Patrzcie, tyle zamieszania, żeby wyciągnąć tą płytę główną, żeby się dostać tutaj do chłodzenia, no. No tak średnio to przemyśleli, ale z drugiej strony, jak często wymieniacie pastę termoprzewodzącą w swoich laptopach? Chyba nie za często, co? Ale niewątpliwie są plusy tego, co zrobiliśmy, bo możemy sobie tutaj fajnie wszystko wypędzelkować. W idealnych warunkach użylibyśmy... Oho, będzie zaraz kichanie. Już czuję z tego kurzu. Rurku, tu jest tak upierdzielony stół. I idzie. I zobaczcie. Mamy. Nasz procesorek, prawdopodobnie jakiś dodatkowy układ, być może karta graficzna, chociaż niekoniecznie. Niestety procesorek jest przylutowany, więc nie można go wymienić, ale tak to było zwyczaju w tej serii. Tak, zrobimy to na błysk. I musimy to rozkręcić, bo chciałbym fajnie przeczyścić ten wentylatorek, bo on tak trochę rzęził i nie wiem, czy coś tam się nie dostało do środka. A jak już tak bardzo rozbieraliśmy, to chciałbym to wyczyścić. No to nie wiem, czy coś z łożyskiem tutaj nie będzie nie tak, ale nie widzę, żeby tu się dało to jakoś uzupełnić. Ale jestem dobrej myśli. Wyczyszczony jest fajny, myślę, że będzie elegancko tutaj nam działało. Kurde, ale syfu. Damy Cooler Mastera pastę. Wprawdzie nie Thermal Grizzly, ale też zrobi robotę. Dobra. Tada. I mamy. No, domowymi sposobami sobie to czyścimy, tak jak się to da, ale jeżeli coś jest skuteczne i sprzęt się przy tym nie psuje, to myślę, że śmiało można. No, ta wilgotna szmatka jest spoko. Jest coś w tym takiego odprężającego, wam powiem. W sensie, ja wiem, że taki film może nie należy do najbardziej ambitnych i na dobrą sprawę może nie być jakoś mega ciekawy, ale jest w tym coś takiego uspokajającego, myślę, i czasami też potrzebuję zrobić taki film, który jest trochę lżejszy, taki bardziej, nie wiem, dla mnie bym powiedział może. Taki na spokojnie. Nie, Kamil? Mhm. Wiecie co, no ja go poskładam, może nie będę wam tego pokazywał, bo w sumie tak samo wygląda, tylko w drugą stronę, więc
do zobaczenia, jak będzie złożony. 15 minutes later. W sumie największym problemem w czyszczeniu tego ThinkPada było zdarcie naklejek, które były naklejone na klapie. Próbowałem to czyścić różnymi środkami. W moim odczuciu najlepiej tutaj sprawdziła się benzyna ekstrakcyjna. Jednakże musicie tutaj uważać, bo czasami można sobie jakimiś innymi środkami zniszczyć taką klapę, czy wręcz powiedziałbym nawet rozpuścić plastik, więc musicie do tego podchodzić naprawdę bardzo ostrożnie, żeby sobie nie zaszkodzić bardziej. Ja akurat wiedziałem, że benzyna tutaj się dobrze spisze. No i co? Ogólnie udało się też zedrzeć kilka innych naklejek, które już były paskudne i kurczę, po odrestaurowaniu ten laptop wygląda dużo lepiej. No na pewno dużo lepiej niż był w tym początkowym stanie, w którym do mnie trafił. Też jest laptop sporo cichszy, bo po zmianie pasty no na pewno ciepło z procesora odprowadza się dużo lepiej. Dobra, sprawdźmy, co ten komputerek potrafi. Jak więc podpiąłem nasz dysk na SSD, pomyślałem, że odpalimy sobie kilka gierek, chociaż no, trzeba powiedzieć, że takie ThinkPady raczej były zwykle używane do pracy, ale sprawdzimy sobie mojego kochanego Most Wanted'a, czy zadziała. No i proszę, elegancko śmiga nam Most Wanted. Tutaj mamy ustawienia najniższe i rozdzielczość 640x480, ale hej, Most Wanted byłby jak najbardziej grywalny. Oczywiście troszeczkę głośniczek, mam wrażenie, że jest cichy w tym laptopie. Nie wiem, czy działa poprawnie, czy może to jest jakaś kwestia driverów, ale zresztą to sobie sprawdzimy za chwileczkę. Pomyślałem, że odpalimy też pierwszego koda i kurczę, wygląda na to, że działa całkiem sprawnie ta gierka. No, spokojnie dało radę, by postrzelać sobie. Pójdziemy jeszcze gdzieś kawałek dalej. Nie, no kurczę, chodzi bardzo płynnie. To nawet powiem wam, że jestem trochę pod wrażeniem, że aż tak dobrze działa. Teraz co chciałbym zrobić, to wrzucić do tego laptopa dysk SSD i zainstalować Linuxa, tak żeby można było spokojnie na tym laptopie przeglądać internet. Kurde, za to kocham stare ThinkPady, patrzcie. Odkręcimy sobie jedną śrubełkę. Wyciągamy delikatnie za ślepkę, żeby jej nie ułamać. Patrzcie, wyciągamy sobie naszego twardziela. No i możemy sobie bez problemu wrzucić SSD-ka zaraz. Dobra, wrzuciliśmy SSD-ka. Jestem ciekawy, czy to chyba w ogóle jest Windows 10 na tym SSD-ku. Jestem ciekawy, czy to wstanie. Tak for fun sobie możemy sprawdzić. O, nawet coś próbuję. O, mamo. A few minutes later. No, ku mojemu zaskoczeniu nawet dycha wstała. Byłem w stanie tutaj odpalić nawet GeForce Now. Ale no, Windows 10 moim zdaniem to jest trochę zbyt ciężki system dla takiego biednego laptopika. Jak widzicie, on prawie cały czas jest potem żyłowany pod korek na 100%. Oczywiście możemy też sobie odpalić przeglądarkę i możemy sobie poprzeglądać internet, możemy sobie wejść. Oczywiście Wi-Fi działa teraz, więc na XP-ku był jakiś problem z driverami. No działa na przykład moja strona. Wszystko wydaje się nawet działać całkiem nieźle. Polecane laptopy używane. Proszę bardzo. No, chodzi to całkiem nieźle. A YouTube'a jesteśmy w stanie oglądać? Mówię, że działa całkiem nieźle, bo wiem, że na X60 YouTube praktycznie w ogóle nie chciał działać, a tutaj nawet 480p jesteśmy w stanie odtworzyć i działa to całkiem płynnie. Pomijam tylko, że głośnik jest praktycznie nieistniejący, jest strasznie cichy, a 720p da radę? Wow, nawet 720p jest w stanie ten laptop odtworzyć, chociaż jakby to powiedzieć, jakim kosztem? Ja postanowiłem, że zainstalujemy tutaj Linuxa Manjaro. Manjaro jest to system operacyjny, który bazuje na Linuxie Arch. Nie jest to ten sam system, to jest dystrybucja, która tylko dziedziczy. Ale co fajne, jest on dość prosty w instalacji. Wydaje mi się, że momentami nawet troszeczkę prostszy niż Ubuntu. No i środowisko XFCE jest też sporo lżejsze, więc śmiało można sobie na takim starym laptopie zainstalować. No i mamy zeżarte 562 MB RAMu. Tylko przy samym włączeniu, no jak widzicie, nie ma żadnej telemetrii, więc no, nic nam nie zżera bez sensu procesora, więc możemy całą moc laptopa wykorzystać na inne cele, jak na przykład na przeglądanie internetu. Ale do czego zmierzam? Taki system jest naprawdę bardzo żwawy. Możemy sobie, nie wiem, odpalić przeglądarkę internetową, możemy sobie odpalić katalog użytkownika. Jak widzicie, śmiga to całkiem nieźle, możemy sobie wejść na stronę. Jak widzicie, śmiga to wszystko naprawdę bardzo fajnie. Jak na tak starego laptopa, no przyznacie, że jest to poniekąd drugie życie. Możemy sobie odpalić YouTube'a.
Oczywiście strony nie są cache'owane, więc to wszystko jest ładowane teraz. Możemy sobie odpalić paczki od widzów. No, jak widzicie, działa to wszystko naprawdę bardzo sprawnie. Możemy sobie zwiększyć jakość do 720p. Nie wiem, dlaczego nam wskoczyło picture in picture. I jak widzicie, przy oglądaniu na 720p mamy teraz zużycie procesora na poziomie 30-40%, no więc jest to dużo lepszy wynik niż na Windowsie 10. No i śmiało można sobie nawet na takim laptopie oglądać wtedy filmiki na YouTubie, czy po prostu przeglądać internet. No i co też fajne, taki system jest też stosunkowo prosty do zarządzania i fajny do pobawienia się, bo aplikacje możemy instalować podobnie jak w Androidzie, mamy do tego dedykowany, można powiedzieć, program, w którym sobie wybieramy i instalujemy nasze aplikacje, a gdy chcemy się pobawić w nerda, to też możemy przejść do terminala i normalnie instalować pakiety, jak na porządną dystrybucję przystało. No i moi drodzy, taki to dzisiaj filmik. Udało nam się odrestaurować kolejnego ThinkPada, kolejny ThinkPad, który dołączy do mojej kolekcji, która się nieustannie powiększa. Mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się podobał. No i za niedługo przejdziemy do innych, mam nadzieję, ciekawych dla Was tematów. Na razie, BIOS.